Ponad 100 luksusowych jachtów motorowych i żaglowych można oglądać w łódzkiej hali Expo na targach żeglarstwa i sportów wodnych Boat Show. Dziś wręczono też nagrody producentom sprzętów wodnych, między innymi tym, którzy proponują nowoczesne rozwiązania technologiczne. Wśród nagrodzonych są dwie stocznie z naszego województwa. Witold Ziomek. Złoty medal targów w kategorii jacht motorowy otrzymała stocznia z Głowna za łódź Janmor 700. To jest w zasadzie jacht dla ludzi, którzy już się napływali łódkami z żaglem. Mnie często opowiadają, no panie kapitanie, mówią, no po co nam łódka z żaglem, kiedy trzeba pociągać zalejce, żeby skręciła w lewo, w prawo. Mówi, potrzebuję taką łódkę, że jak rzucam wędkę, to mi się nie zahacza o linki. Z kolei nagroda dziennikarzy w kategorii jacht żaglowy powędrowała do łódzkiej stoczni produkującej łódź Focus 680. Nagrodzona żaglówka, jak mówią konstruktorzy, jest przeznaczona dla miłośników aktywnego wypoczynku na wodzie. To jest taki jacht przeznaczony do pływania głównie dziennego, przede wszystkim pływanie, żeglowanie, mniej troszkę hotel na wodzie, tak? Bo takich jachtów jest już bardzo dużo. W trwających właśnie 18 targach Boat Show zaprezentowało się 156 wystawców. Większość pokazywanych na targach jachtów to rodzima produkcja. Polska jest dużym graczem rynkowym. Jest to, oczywiście mówimy tutaj o jachtach do powiedzmy 11 metrów długości. Rzeczywiście tutaj polska produkcja jest tą znaczącą w dużych ilościach. Na tegorocznych targach Boat Show nie zabrakło nowinek technologicznych. Wśród nich znalazła się na przykład łódź motorowa, którą można sterować przy pomocy telefonu komórkowego. Ta łódź ma dwa systemy sterowania. Jeden z systemów jest właśnie taki klasyczny, czyli w sterówce, w kokpicie. I dodatkowo możemy też sterować smartfonem. Targi Boat Show można odwiedzić jeszcze jutro.